Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Orzeł musiał uznać wyższość Polonii 1912 Leszno w meczu 14. kolejki rozgrywek grupy trzeciej Wielkopolskiej 5. Ligi. W niedzielnym spotkaniu Mroczenianie przegrali 0-2. Mecz nie był wielkim spektaklem, ale determinacji jednym i drugim nie brakowało. O jego przebiegu w dużej mierze zdecydowała bramka strzelona tuż przed zejściem do szatni na przerwę przez Jakuba Harendarza. Ustaliła ona niejako schemat gry na drugie 45 minut. Miejscowi atakowali jednak bezskutecznie. W ostatniej akcji meczu na stały fragment pobiegł w pole karne przeciwnika nawet bramkarz Orła, jednak nic to nie da. Piłkarze z Leszna szybko przyjęli futbolówkę, a Michał Płocharczyk z dalekiej odległości skierował ją do pustej bramki. Cieszy nas bardzo to zwycięstwo, ponieważ gdzieś tam w ostatnim czasie wyniki troszkę nam się pogorszyły, a nadal jakby naszym celem jest jak najszybszy powrót do czwartej ligi. Trudny teren, tak naprawdę nie ma łatwych meczów, tym bardziej cieszy nas to, że udało się stąd wywieźć 3 punkty. W dwóch ostatnich spotkaniach tego sezonu pod nieobecność trenera Marka Wojtasiaka zespół z Mroczenia prowadzi Jakub Pieprzyk. Szczęścia tutaj zabrakło nam przede wszystkim. Tutaj widzieliśmy, że Polonia Leszno to jest dobry zespół, gra głównie atakiem pozycyjnym. Ich boisko do tego ich pozwala im na tą grę. U nas staraliśmy się od początku im przeszkadzać właśnie w tym ataku pozycyjnym, bo wiedzieliśmy, że dobrze operują. U nas jest taki atut boiska, że mogliśmy im to przeszkodzić i od 20 minuty już tutaj konsekwentnie mi przeszkadzaliśmy. Nawet tą końcówkę pierwszej połowy, nawet przyjęliśmy inicjatywę pod swoje dyktando, ale jednak traciliśmy bramkę gdzieś tam po jakimś błędzie jednym obrońców. A druga połowa to już tutaj taka typowa siłowa gra toporna z jednego i drugiego zespołu. Gdzieś tak jak mówię, tego szczęścia nam zabrakło, bo były sytuacje strzeleckie, doprowadzaliśmy, ale gdzieś tego szczęścia zabrakło, żeby ta piłka do tej siatki wpadła. No i ostatnia bramka, tutaj już końcówka meczu zaważyła o tym, że po prostu wszyscy weszli w pole karne, no i niestety wykorzystali to skrupulatnie. Leszno, który jest trzecie w tabeli 5. ligi, traci 5 punktów do prowadzącego Skarszewa, a właśnie Orzeł Mroczeń grać będzie w ostatniej kolejce w Jaskini Lwa. Orzeł zajmuje w tabeli 9. miejsce. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.